Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dziś w grze Hammerting. No i cóż, osobiście stwierdziłem i ogłaszam to wszem i wobec, że jest to prawdopodobnie przez jakiś czas ponownie ostatni odcinek Hammertinga, a może już nawet całkowicie definitywnie. A głównie jest to spowodowane, powiem wam szczerze, tym, że w sumie nie dzieje się jakoś super wiele. Pierwsza sprawa. No i tak, druga sprawa. Gra jest moim zdaniem, czy w moim odczuciu, jak Złotyk zwał, mocno pobugowana. No, niestety wielu rzeczy nie jestem w stanie tu pojąć. Wiele naprawdę jest, no, jak już mówiłem, w moim odczuciu. I po prostu stwierdziłem, że warto by było no, pomyśleć o tym, żeby może właśnie zająć to miejsce Hammertinga czymś innym, jakąś inną grą tego typu, bo okej, fajnie się gra, lubię gry tego typu, jak zarządzanie kolonią czy coś, ale no ale właśnie problem w tym, teraz naprawdę mi zaczęło brakować słów. No problem w tym, że właśnie jak taki powiedzmy bało. Brakuje mi słów naprawdę, no a Oxygen Not Included, no tak. Jak taki Oxygen właśnie jest grą bardzo przyjemną, też taką relaksującą i działającą sprawnie, no może poza sytuacjami, w których można się zastanawiać, czemu chyba duplikanci tam się nazywali, a nasi robotnicy czy coś, no ale pomiędzy takie sytuacje, to w Oxygenie wszystko działa sprawnie, fajnie, w moim odczuciu nawet może i lepiej. No niestety, tutaj nie jestem w stanie tak powiedzieć o tym wszystkim, więc tak. Po prostu, mimo tego, że mi się właśnie przyjemnie gra, tak wiem, że do oglądania to może być nie najlepsza. Pierwsza kwestia, no druga właśnie. Przez długi czas po prostu muszę wydawać tutaj polecenia i w sumie nic więcej nie robić, bo czekam, aż oni się zdecydują coś tak przetworzyć. Jak samo spory czynnik RNG też jest w tym, czy uda nam się właśnie dostać surowce, dajmy na to, z zewnętrznego świata. Podobne. A tutaj proszę, mam takiego pecha, że nadal mam tylko jedną wioskę. Żadnej eksploracji, nic nie możemy zrobić, nigdzie nam nie pokazują następnej. Ciągle się tu tłuką. Tak, potencjalnie po prostu mamy bardzo niefortunnie wygenerowany świat, który powiedzmy, że tylko o, no właśnie, tylko po prostu spowalnia nasze działania i rozwoje. No niestety tak się trafiło. Jak już mówiłem przed chwilą, mnie się gra dobrze, ale ze względu właśnie na to, że to ma być jednak też coś, co się jakoś tam sensownie będzie oglądało, no to jestem zmuszony taką decyzję, a nie inną podjąć. Ale spokojnie, za jakiś czas może spróbuj zaopatrzyć się właśnie w Oxygena czy jakąś inną gierkę tego typu. I przedstawię ją wam wtedy właśnie. Ewentualnie coś innego się wymyśli całkowicie. Tak, żeby to było przyjemnie, fajnie, prosto. Bo nie ukrywam, tak, momentami takie Elden Ringi czy coś tam potrafią mnie wykończyć trochę już. Wymagające produkcje. Ale dobra, nie będę tutaj za tym płakał teraz, żalił się ani nic. Po prostu skupmy się na tym, żeby tutaj no, działać. I tak, nasze cele, jeśli o to chodzi, to są szaszłyki z bekonu dzika, super, tylko nie możemy, bulion z krabów też nie możemy. Naleśnika z alg może bym był w stanie wytworzyć. Tego naleśnika tam potem rozkażę, żeby wytworzył. Tak, zamiast zgnięty pustkowia nadal nie chcą się znaleźć, bo kukuźni, święta studnia i inne takie rzeczy, no nic, niestety nie ma. A jeśli chodzi natomiast o tak, duży skarbiec to jeszcze daleko tego przed nami, tutaj też niestety dużo jeszcze przed nami. No w tym momencie nic poza tym, że mam... Właśnie nic nie mamy do zrobienia w sumie. Poza tak...
wolnym siedzeniem tutaj, rozbudową tego wszystkiego. Ciekawe jak na złość teraz włączyło mi się licznik FPS-ów tutaj. A kiedy próbowałem sobie dostosować FPS-y w innych grach, to się nie pokazywał. Nvidia ostatnio mnie troluje i to ostro, ale cóż. W wolnej chwili fajnie byłoby go pobić. I tutaj możecie też to rozbić, ale okej. Właśnie, może w sumie trochę przyspieszymy na jakiś czas. A to nie będzie potrzebne. Dobrze. Okej. Okej. Grzyby cytadelowe, czyli możemy drzewo z grzybów już robić. Drewno w sumie, nie drzewo. O, ani dobre, jednak nie mamy alg. Super. Nawet tego nie jestem w stanie zrobić. Jak tutaj sytuacja? Nadal nikt nie idzie, żeby to sprzedać. Smutne. Chociaż dobra, dobra, nie. Jednak mamy krasnoluda, jednak mamy. Idzie, idzie, sprzedaje. I teraz w sumie jak jest taka sytuacja, to może zobaczymy jeszcze, który... niech się zasiedliszcza w giełdzie zadań. Który jest najlepszym handlowcem? Tylko on dostał przyzwolenie na handlowanie. Ten przycisk. Wam nie wolno handlować, a wy wszyscy macie w sumie podobnie, to rób to co chcecie. Okej. Bo ogólnie właśnie wydaje mi się, że takiego handlowca jednego specyficznego by się też przydało zrobić. Chociaż łatwiej by potem było tym się zajmować wszystkim. Jak widzicie, oni chodzą, robią jakieś inne dziwne rzeczy. To, co bym prosił, to oczywiście nie zrobią. Toż chwila, nie, dobra, to już wykopali wszystko. To ponownie. Tak w ten sposób. Dobra. Może się gdzieś dokopiemy, chociaż. Wątpię, po prostu znając moje życie, kopiemy niepotrzebnie w jakieś takie miejsca, które potem się okażą. Nawet jeszcze jakąś pułapką. Ale okej. Dobra, dobra. Będzie priorytetem. Ponad wszystko. W ten sposób, tak. Może uda się fajnie nasprzedawać za chwilę te bloki. Jakoś to będzie. Okej. A ci tutaj chłopi już wykopali, nie mają co robić. Właśnie to jest też dziwne, że tak stoją często przez chwilę i zamiast myśleć co zrobić, to oni tak właśnie sterczą. Nadal jakoś to może być, jakoś to może się uda ogarnąć, tak. Tutaj nasza trójka koleżków w sumie kopie i może przydałoby się zrobić skrót dla nich, a czemu by nie? Czemu by nie? Akurat idealnie się to powinno pokryć. Wcześniej. Dobra, więc tutaj skrócik taki piękny, aha. Tam nadal nie ma niczego. A, czyli tak dosyć tak jak się spodziewałem. Dobra. Te regiony jeszcze też nikt nie zapuścił. Dobrze, dobrze. W sumie nie wiem czy dobrze, ale okej. Płatka byłaby w sumie bardziej klimatyczna, ale nie. Na razie jeszcze tam może się tym przejmujmy, tylko skupmy się właśnie na takich rzeczach istotniejszych, chociaż... A nie, chwilę, mamy mięso kraba. To może też jednak jestem w stanie zrobić. Przepraszam, bulion z krabów. Nie, no dobra, potrzebujemy skorup kraba, co ciekawe. Ale dobra. Ile tam tych bulionów potrzeba? Skraba? 2. No w sumie tyle zrobimy, żeby nie było nadmiaru ani nic z tego typu. Jak tylko będzie okazja, to tam się ogarnie. Tutaj może przyspieszmy jeszcze bardziej, bo to i tak różnicy wielkiej nie robi. A, już myślałem, że skończyli wszystko. A tu jedno. Przerwa w rusztowaniu. Tak to nie może być. Idealnie.
Dobra. I w sumie jak jeszcze przy tym jesteśmy tu rusztowani, to zarzucę może... jak jeszcze tutaj jest? My tak jeszcze dalej i dalej i dalej. Do granicy naszych możliwości, bo czemu by nie? Zawsze jakaś opcja, okej. Wagonik tutaj pozbierajcie w wolnej chwili. Też możecie pozbierać, chociaż jaki jest tego sens, to nie wiem. Teraz jeszcze przy tym jesteśmy, to może warto byłoby spróbować wsadzić gdzieś te grzyby drewniane. Okej, to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem. Dobra, siedem. Siedem tych żyznych ziem postawimy. Postawione to wtedy z przyjemnością tutaj zasadzę. Jak to się nazywa? To właśnie grzyby drewniane, żeby tylko szybciej to działało. A, i przy okazji właśnie mam tutaj też koleżkę, który ma level upa. Zalcę mu coś takiego. Ja jednak dam mu raczej coś, co trochę uskuteczni jego możliwości bojowe. Lepiej i... nie, ale widzę, że tu chyba będzie nareszcie jakaś nowsza jaskinia, co można. Przynajmniej... to zadanie zamrożenie do szpiku kości byśmy zaliczyli. Jeśli natomiast chodzi o wiedzę o handlu bądź górze, to nie dostajemy nic totalnie, więc no... jak sytuacja... chyba tam się tereny powiększają, ale nadal nic nie ma. Tutaj umocnienie coraz słabsze. Super, po prostu... na chwilę ktoś chodzi, sprzedaj te kamienia i tak... totalnie źle i tak dalej, więc no... okej, no i ja teraz sobie próbuję coś naprawić. Krasnoludy biegną, bugują się, co ciekawe. Nie rozumiem tego, ale okej. Pewnie co, ja tutaj będę coś budował, to zaraz tam ktoś znowu będzie atakował i będzie taki problem. Boże, na giełdzie zadań bym dodał jeszcze do handlu dodatkowego. Mamy maksymalnie handlowców, tak swoją drogą? Czterech, okej. Tak, z dwóch niech będzie. Do transportu... dobra, wy będziecie do transportu w takim wypadku. A ty też możesz nie być już handlowcem. Nie będziemy nikomu tego dawać jako preferowanego. A on, ty się nie zajmie kamieniarstwem, ty też nie. Wy w sumie też nie. Dobra, tu mamy kamieniarzy potencjalnych. Rolnictwo. O, zapomniałem im zabronić, ale okej. Budowanie co? W sumie ty możesz nie budować, reszta niech sobie buduje. Arkanom. Mamy jednego arkanistę, to w sumie niech tak zostanie, ale reszta niech tam ma uprawnienia do tego. Dobra, złotnictwo... nie... to będzie wybione. Będziecie mieć przyzwolenie. I tak, tutaj... nie ma znaczenia, i tak tylko jeden ma dostęp do tego. I tak, metalurgią... mamy jednego metalurga. Kowalstwo... ty nawet masz dobre to kowalstwo, ale nie musisz. Bardzo dobrych kowali, to oni niech zostaną. Państwo, do widzenia z wami. Ty też do widzenia. Robić robót ziemnych. Dobra, ty też. Ja tutaj w sumie nie znam się na tym. Bronię mu tego, bo czemu by nie? Zbiory. Tutaj tu mamy jeden. Niech on jeden też się zajmuje zbiorami, bo jest jedyny, który to w sobie potrafi. Dobra. Chyba mamy jakoś to dobrze rozdzielone, jeśli chodzi o te preferencje. Jakoś to musi zadziałać. Wznawiamy i niech tutaj pracuje. Ziemia piękna już gdzieś została zasadzona. Ano została. Więc zasiej grzyby. Tutaj tak. I jak będzie tylko okazja, to bym wsadził te grzyby. Może od razu tego nie zrobią. I tak, teraz. Same grzybki, co... ona? Tarza. A tu nie zacznę. Potem zawsze ma być 7 nasion.
Albo składuj drewno stylowe, to po prostu. A tutaj mogę nawet dojść z 20. Nie, jak sobie po prostu będzie, że dopóki nie ma 20, to będzie to zbierał, jak będzie okazja. I to takie. W siedliszczu, to jest najważniejsze, w siedliszczu, żeby to niekoniecznie musiało tam siedzieć. Wybaczcie za to, ale okej. Dobra, grzybka mamy, reszta jakoś się ogarnie. Krasno, ludzi pracują. Nawet sprawnie pracują, muszę przyznać. Ale dobra, sytuacja jak może wygląda, jeszcze zobaczmy tutaj. Nadal nie mogą handlować z nami, smutne to. Dobra, już lada moment będą gotowi. Okej, dobra, super. Czy są już naprawieni? Jeszcze nie. Ale można zmienić już priorytet tego na, powiedzmy. Cztery do handlu. I gdzieś na dół to zarzucić. Nie jest jakoś aż tak istotne. Dobra. Udało się ich uratować w sumie. Podsumowanie roczne. No dobra. Nie jest jakieś szczególnie ciekawe to podsumowanie, ale dobra. Mamy to. Mamy to. Kolejne jakieś tereny tylko. 12 pól, no. Nie rozumiem naprawdę na bazie czego decydują o tym, ile pól tutaj odkryliśmy. Przecież tego jest dużo więcej. Dobra, mniejsza. Mniejsza. Jeśli chodzi o arkanistę, czy mamy coś w ogóle, co można teraz ciekawego zrobić? Pergaminów nie mamy. Skóry, o nie, 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 nie. Kości również. Nie, nie wiem, do czego to służy, ale powiedzmy, że jedną zrobimy. Na wszelki wielki. A, tutaj. Same szlamowe niech będą zawsze tak z... Dwa, bo w sumie nie potrzeba ich aż tak wiele. I nie wiem. W wolnym priorytecie i dobra. Jesteśmy zaatakowani. Gdzie? Bo nikt nie widzi. Domów i. Coś to zmieniło. Mamy 14. Dobra. To w takim razie kasnoldy, idźcie tam. Niech ktoś tutaj to wszystko zobaczy, bo. O. Czy mam zaliczone? 18, no oczywiście. Nadal nie zaliczyli. A, głupota to. Głupota to. Ale dobra, tak. Jak to będzie zbudowane, to podejdź tam. Okej. Okay. I tutaj będę widział delikatne złoża srebra wydobywalnego. Te wyżej tam się tym nie przejmujemy. Na razie. Dobra, gluty to można je od razu wymordować. I tak wiem, brutalne, ale nie lubię tych glutów. Strasznie mnie one irytują, w szczególności jak potem się okazuje, że przez takiego gluta. O, proszę, nie mogą po tym wszystkim wchodzić. I zdecydowali, że będą stać pod wodą, no super. Ale wracając, jak się okazuje, że potem, że przez takiego skóra. Znaczy, jakiego skóra? Przez takiego gluta. Misja ukończona? Co? A, zamrożenie do szpiku kości. Dobra, ukończyliśmy. Ale właśnie przez takiego gluta, szczura czy coś, potem tracimy jakieś super cenne budynki. To jest najgorsze, naprawdę, co może być. A póki co 25, badania geologiczne, wiedza o grotach. Mhm. Zasi... radiowe buraki? A, okej. Geodezja, dokonuje inspekcji geodezyjnej. O, nie wiem do końca, jak to działa, ale dobra, zobaczymy. I pancerz pasożyta, mroczny, matowy i smukły, idealny, by pozostać niezauważony. A coś do tego jeszcze potrzebne do geodezji? Aha, takie rzeczy, no niestety. Bo szczerze, bym to nawet brał, gdybym mógł, ale nie mogę, więc trudno. I musimy czekać na takie rzeczy. Niestety to wymaga wiedzy o handlu, która, no, powiedzmy, że cierpi mocno. Jak sytuacja... Mam trzech tragarzy, to nikt nic nie robi. Właśnie o takich rzeczach mówię. To mnie po prostu zniechęca do dalszego ogrywania Hammerthinga momentami, że oni po prostu stoją, mogą robić jakieś rzeczy, ale nie, nie zrobią. Bo czemu? W ten to sposób właśnie
No są takie sytuacje jak teraz tutaj, proszę. Są krasnoludzi, którzy stoją i no nie wiem o czym myślą nawet. Nic nie robiąc. Go, a my tutaj mamy kolejnego level upa. Mogę tutaj dać złotnika. Ciekawe, niby fajne, ale nie, najpierw to. I tak, jestem świadom, że to może być marnotrawstwo. Nawet spore, ale wolę bezpiecznie podchodzić do tego, żeby każdy potrafił się bronić, niż żeby potem tracić na tym znacznie. Ale dobra, dobra. Czy nasi koledzy z stąd są już naprawieni? Oczywiście, że nie. Za tym idzie, musimy sprzedać się nawet wszystkie bloki granitu, bo nagle przestali je sprzedawać. A, co? Chyba nie wiem do końca, jak to działa. A tutaj wyjść. Okej. I w sumie co dalej, bo tak naprawdę. O, zapisywanie, super, ale. Na pewno 4 naprawdę nie wiem, co dalej z tym wszystkim zrobić. A ewentualnie poza tym, że no można spróbować jeszcze właśnie pobudować tej mostki i dalej eksplorować. To jest jedyne, co nam chyba zostało, taka eksploracja na boki. Bez jakiegoś większego powodu. A teraz te podwody wchodzą chętnie. Okej. Było to warte racji. Chodzimy dalej to. Niech to idzie, niech tam po prostu właśnie te groty będą odkrywane. I wiem, że może to być głupota, ale już po prostu chcę cokolwiek mieć tutaj, wiecie, zrobione. Co? To ja... Ja nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, co tu się dzieje. Mamy tutaj grzybową osadę, czyli okej, miejsca wrogów. Te rzeczy i w ogóle. A oni chodzą sobie po dnie jeziora, zamiast budować most. No, nie ogarniam tego, ale dobra, wszystkie krasnoludy do boju, zniszczcie te grzyby. Jakkolwiek, jakiekolwiek ma to znaczenie, zniszczcie to. Teraz wszyscy nagle biegną po pasty. Z nieznanych mi przyczyn. Oni to już zniszczyli? Chyba. Ale chyba dostępność wiedzy, jaką wiedzę co mogę posiąść? No tak. Murowanie. Zaawansowane murowanie, dobra. Wezmę to od razu, jak mamy na to wiedzę. Okej, dobra, wiedzy mieliśmy strasznie dużo i teraz kamieniom wymaga dźwigar, filar i inne takie rzeczy. Czy dźwigary możemy robić? Czy to było w odlewni? Zaawansowany? Nie, możemy. Mam chyba 4 dźwigary aż, więc trochę dużo, ale dobra. Zrobimy te 4 dźwigary. A i jak to będzie, to mamy już pierwszą bardzo wielką budowlę. 6 filarów, 6 płyt, okej. A 6 filarów, 6 płyt. Zwiększyć. A tylko to były płyty takie zwykłe, czy metalowe? Dobra, granitowe na szczęście i dobra. Kamieniołom z prawdziwego zdarzenia, no to już jest piękne. Stawić? Dobre miejsce. Dobra, tutaj. Tak, dobra. Później się tam podłogę ewentualnie podmuruje. Nawet w sumie to teraz mogę zlecić. Trochę to zajmie oczywiście, ale... Miał pewność, że tak. No niestety krzywo będzie, więc teraz tak wejście trzeba będzie zrobić. Ale okej. Nawet jeśli tak to dziwnie zrobię, bo nie umiem w proste budowanie, to przynajmniej będziemy mieli tutaj właśnie załatwione. No i tak, wspaniała sprawa.
Teraz tam, tam gdzie są grzyby, odkryj zielona grota, mamy to, gulasz z grzybami i ruda srebra. Dobądź ruda srebra. Oczywiście. Niewykonalne zadanie, wcale nie jest tak, że wydobywam srebro non-stop i gra powinna to pamiętać, ale no, co mi tam to obchodzi. Piękne rusztowanie. Srebro. Zaraz to wykonamy. A i przekaz odkryto nowy biom, więc jej, super, kolejna rzecz. A handlować nadal nie możemy? No oczywiście, że nadal nie możemy, bo coś im tutaj brakuje. A smutne to co. O nie, no widzicie, jej witam po prostu w moim świecie. To ja naprawiam im, co ktoś tu przychodzi i atakuje. Wiesz, dobra, to handle pomału odsłaniają dalszą część świata. A, więc chociaż to jest smutne i takie... przygnębiające, że tak się dzieje. Tak najłatwiej to chyba to określić. Tak mi się wydaje. Trochę to zniechęca do działania. Pawiący przedsionek. Nareszcie. Nareszcie mamy zadanie do... ma miejsce do wykonania tylko zadania głupiego. I dobra, jak się tego już pozbędziemy. Jej, super, hura. Ciasto z galaretką. Auszpik. Auszpik, nie, nawet nie wiem gdzie co się tworzy, ale dobra, później się zobaczy. Okej. I sobie zobaczymy też jeszcze te koksiaki, czy jak to się nazywa. Ale póki co tak. Żeby tam nie rozlać tego od razu, to... zbudujemy to w ten sposób po prostu. A nie, rozlejemy i tak, super. A chwila, co jest? Czemu to teraz... pływa, halo? Zgłaszam reklamację, ostatnio nie spływało. A no cóż... a, dobra, bo to jeszcze nie zbudowano. Idioty po prostu rozkopały wszystko od razu. Dobra. Ale tak, wiedzy ogólnie nagle mam dużo, czyli... dobra. Rozumiem, nie ma co się narzekać, jeśli chodzi o wiedzę o górze, tylko... raczej przydałoby się skupić na tym, żeby właśnie eksplorować dużo i robić te misje, a wtedy to samo wyjdzie. I teraz tak. Który z... receptury pasatrów. Okej, czyli musimy aż tutaj dojść, żeby to zaliczyć. Trochę to zajmie, ale nie przejmujmy się, jak tylko... pojawią się nowe placówki handlowe, to raczej będziemy mogli to zrobić. O, i przy okazji możemy zrekrutować nowe krasnoludy. Oczywiście, że tak też zrobię od razu, tylko zanim to, to... teraz przerwa jednej kratki, tak... Nie ma przerwy jednej kratki, więc źle. To akurat musi być, wiecie, przygotowane. Okej, teraz jest. To i tak wykopać, żeby było jasne. I dobra, dawaj ta szybko, raz, dwa. Trzeba przygotować im mieszkania. Czy biegli tutaj gadać, widzicie to? Właśnie za takie rzeczy nie lubię tej gry. Bo mi to irytuje. Nie żeby to była jakaś wielka wada, przywara czy coś, że no nie da się w to grać przez to, no. To jest smutne takie. Jest tu krasnolud, który może coś zrobić, ale no nie będzie nic zrobił, tylko będzie stał i gadał. Okej, mógł się trafić ten, którym akurat zablokowałem, dajmy na to kopanie czy coś, ale... no większość może takie rzeczy robić, więc no, nie rozumiem, czemu tego nie robią. Ale cóż, no to już nie moja kwestia. To już jest po prostu wina gry, nic więcej. Dobra, no i teraz jeszcze przy okazji, jak tutaj znalazłem idealnie jaskinię jakąś, to... okej, tak. To... znam zbudować wszędzie, a to tylko tutaj zaznaczyło, no bez przesady. Okej, tak. Jasne. Jeszcze tak, żeby coś czuli bezpiecznie. Opcji nie ma, ale co? Jak będziemy mieli to przygotowane, to będzie można szybko ty. Ja tym znają. Tak, zająć się. A póki co rekrutuj krasnoludy. Ten geniusz. Nie jest to może najlepsze, ale okej, fajne, potężne. Przydatne. Może być. Zatrudniamy. To nie.
To nawet, nawet. A. Dobra, chyba to jest jednak lepsza opcja. I dobra, zaraz tam przydzielimy wszystko, tylko fajnie by było, gdyby... jak to się... A, nie ta opcja. Gdyby właśnie... Ja to jestem jakiś lam dzisiaj totalny. Gdyby właśnie nie była kwestia taka, że no... A, co to chciałem? Dobra, wybaczcie, tak teraz dostałem laga mózgu, ale no naprawdę... Nie wiem, co chciałem powiedzieć przez to wszystko i tego typu. Niskie coś, okej, to jest bardzo niskie arkany, więc do widzenia z tym. Bardzo niskie, do widzenia z tym. Do widzenia z tym. Biorę do widzenia z tym i tutaj tak, tu wszyscy mają akurat niskie, dobra, dobra. I... puszczmy co. A, mały kamieniołom. Na szczęście to nie jest nic takiego istotnego, gdyż o, właśnie tutaj prawie, czy już? Nie, już mamy sprawny ten duży kamieniołom. Zaprawy robić. To będzie miało niski priorytet. Mamy stąd wszystko okami na handel. A, prawdziwe zlecenia przechodzą teraz tutaj. Okej. Tutaj w siedliszczu... 10 takich. Tutaj w siedliszczu... 4 takie. Dobra. Siedliszczu... 10 takich. A, i to idzie na sam dół oczywiście. Jasne. Takich. Wydaje mi się też swoją drogą, to będzie teraz szybciej dużo pracowało. Po prostu, wiecie, widzę, jak to będzie wyglądać z tym kamieniołom. Przynajmniej mam taką nadzieję. Płyta. Niech będzie tak. Wysoki priorytet i dobra. Jest ogarnięty. Nie wiem tylko, czemu nikt tutaj nic z tym nie robi. A, dobra. To nie przejmuje mi się tym w takim razie. Proszę, to już jest piękny kamieniołom, nie jakieś takie biedne, malutkie coś. Z lampką, niczym więcej. Ale dobra, jest super. Dajemy sobie radę jakoś. Mamy tutaj kolejny poziom? Zawsze jest to jakiś tam niewielki bonus. A, i teraz tak. Gratulacje, to jest twój dom. Gratulacje, to jest twój dom. Zaraz dostaniecie kominki, bo kominek akurat każdy może dostać bezproblemowo. Gorzej natomiast, jeśli chodzi o to wszystko, to będzie ze skórami, których prawdopodobnie nigdy nie dostaniecie, bo no, nie mamy jak zdobyć skór. A nikt też ich nie chce nam sprzedać. Sposób, no nawet tutaj widzicie, no niby jest miód, inne rzeczy i w sumie... prawie to wykupię, może nawet wszystko. Byleby tylko zwiększyć poziom handlu. Wszystko co jest... tego typu to musimy szybko działać. Naprawdę. I dobra, dobra. Zaczęło coś tam powoli wychodzić z tego wszystkiego. Może nie jest aż tak strasznie źle, jak to przedstawiałem początkowo. Tak mi się wydaje. Tak, a kasnoludy nadal chodzą po dnie. Natomiast jak solidni mieszkańcy czy coś, no po prostu skupić się na normalnym łażeniu. Niech będzie taka kładka, bo czemu by nie. I tutaj postawimy jeszcze cegły, tak dla wyrównania wszystkiego. Jak już teraz jeszcze taki zbiornik i tak dalej, to może jeszcze... warto byłoby spróbować postawić coś, co już wcześniej ryzykowaliśmy, małe mole rybackie. Może nawet woda musi być na równi z tym. Dobra, dobra. A to molo musiało być tak? Nie. Okej. Okay. Dobra, tutaj niech będzie to molo. Jak tylko będzie okazja, to się tym chyba zajmą. Mam taką nadzieję. Zniszczone, wszystko załatwione.
Tylko tutaj jeszcze musimy znaleźć więcej tych grzybowych terenów. Co będzie proste, jak tylko zdecydujecie się tutaj przyjść, to wszystko zbudować. Szkoda tylko, że nie chcecie jednak tego robić i dostęp ktoś wiedzy, co możemy robić. A, zaawansowane odlewnictwo. Okej, czemu nie? Od razu przygotujmy odlewnię. Która mogłaby być w sumie w sąsiedztwie kamieniołomu? To niestety będzie, jest jeszcze większa. O, dobra, w takim wypadku... Gdzie by to było? Wiecie, chciałbym ją mieć mniej więcej w centrum trochę. Będzie może tak tutaj? Albo nie. A tak, tak, tak. I jeszcze przy... Weźmy to. To też można byłoby wykasowywać. Nie tak nisko, tylko tutaj. Super. I teraz tak, żeby to miało jakiś sens, to... Można na ścianie wieszać? Jeśli tak, to fajnie. No tak, je można na ścianie wieszać. Nie muszę stać. Przynajmniej wiecie, taką mam nadzieję. Tak! Mogą wisieć, super. No właśnie, żeby to było łatwiej, fajniej, kolorowiej. To był taki, wiecie, eksperyment, więc jego jeszcze rozwalę. Więc to powiedzmy, że na tej wysokości po obu stronach bym to postawił, jak tylko się pojawi. Fajnie to wyglądało jakoś, czy coś. Ale dobra, to nie powinno być problemem. Gorzej potrzebujemy... Tabel, że 6 sztab żelaza, 3 dźwigary, 2 zaprawy. Okej. Okay. Okej, okay, to nie będzie problemem. 3 zaprawy. Okej. Okay. Załatwione. No dobra, jesteśmy już z powrotem po krótkim cięciu. Nie przejmujcie się tym wszystkim, ale tak, tutaj właśnie przy okazji tworzymy już sztabki, inne cenniejsze rzeczy i wszystko. Żeby tylko... jak to się nazywa? Prawda? Potrzebujemy do tego co prawda jeszcze 2 wapn. A wapno się tworzyło tutaj, mam nadzieję tylko, że mamy materiały. Jeśli nie, to trochę gorzej i... Wapno się nie tworzy w tak zwanym bulk, czyli kilku naraz, to mamy spory problem. A jeśli się tworzy kilka naraz, to będzie dobrze. Jakoś sobie poradzimy. Póki co... Olo rybackie, z tego co widzę, tutaj mamy. A jak mamy jeszcze spokojnie możliwości, to zrobię... Powiedz... Jakiś czas właśnie poustawiał tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czy 5 kratek bym takiego postawił. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wiecie, tak nawet dla klimatu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wiem, że to będzie kosztowne i pewnie dużo będzie żarło, będzie mi jakiegoś opału, ale okej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dwa, trzy, cztery. Okej. Cztery, pięć. Pięć, dobra. Że nie zrobimy tego, to też raz, dwa, trzy, cztery. Na razie na tym zakończymy, żeby tak tutaj było trochę. Wiem, że można byłoby więcej i to może być głupie, bez sensu, ale no, chce mi to fajnie rozświetlone. Nawet jeśli to jest nasze ostatnie spotkanie, takie całkowicie łasuch. To będzie przydatne dosyć. W twoim przypadku. Proszę, ciesz się z tego. Okej. Czy ona jest jednym z... Nie jest strygarzem, więc to nie jest aż takie potrzebne. Wiem, też nie jest. To może to, żeby szybciej ekspy zbierać. Nasz tutejszy kolega nie jest rolnikiem, ale jest strygarzem, więc zostanie zwierzę dziewczynę. Dobra.
jak sobie radzą dalej. Handel z ziemią. Bobrza skóra oczywiście, tak. Wykupimy wszystko, stać nas na to, nie problem. A wiecie, jeśli będziemy tak to ogarniać, to szybko może odkryjemy nowe tereny. Chciałem tego tak zrobić, dobra. Oh shit, here we go again, po prostu. Znowu się tłuko. W jednej wiosce. Nadal nie znamy żadnej kolejnej. Jak tak dalej to pójdzie, to chyba nigdy jej nie poznamy. Sprzedaj wszystkie bloki nawet, nie przejmuj się tym. Sprzedawaj po prostu i tyle. Okej, okay, tutaj nadal nie mamy dźwigarów ani zaprawy. Lada moment powinno się wszystko, wiecie, ogarnąć, ale... Lazu blacha. Ojeju. Wolny. Blachy to wyszło, że chcą żelazo. Piane blachy, tak, teraz będzie lepiej. To żeby nie było z miedzi. Dobra, dobra. Wiecie, nie chcę marnować żelazem, takie rzeczy. Może się trafić żelazo niestety. Z dziwnych powodów. Okej. Okay. Zostaliśmy zaatakowani, pokaż miejsce. A gdzie? Tutaj? A nawet nie wiem kiedy, ale dobra. Najważniejsze, nie było tu nic takiego. Typowe. I nagle milion krasnoludów stoi znowu. A no cóż. Nic z tym nie zrobię. Natomiast, czy możemy cokolwiek zrobić w innej kwestii? O, prawdopodobnie też nie, więc... Tak. Jest to tak. I nadal nie mamy materiałów na drugie wapno, więc tak... Nie pokomplikowały tak totalnie, całkowicie, jak się, najbardziej jak się tylko dało. Ale za to mam dostępną jakąś wiedzą. Okej, okay, badanie geologiczne w końcu. Tego, które chciałem już wcześniej robić. I w sumie teraz już nic nie zrobimy, dopóki nie zdobędziemy handlu, wiedzy o handlu w sumie. A jak zapewne wiecie, to z tym może być trochę kiepsko. Ale dobra. Wiedza jest dostępna niby? Gdzie? A, maszynerię w sumie możemy mieć, drezyny, wagoniki, ciągu jakieś inne. Dobra, wezmę to od razu, czemu by nie. Skoro i tak mieliśmy mnóstwo wiedzy o górze, to równie dobrze można wykorzystać na jakieś głupoty. O, i widzę, że tutaj już skończyli też robić, to od razu można powiedzieć halo, koledzy, chodźcie tutaj, zobaczcie co jest dalej. I tak, linie kolejowe, wyciągi. Aha. Fajnie, tylko że nie mamy w ogóle kolei. Mam tylko wagoniki i drezyny. Ciekawa sprawa. I co my tu mamy? Jeszcze nie zaliczyliśmy tych grzybowych jaskiń. Ale w sumie tu mamy coś ciekawego innego, bo znaleźliśmy miejsce na kolejnego krasnoluda, tak de facto. I dużo tych grzybów drewnopodobnych, czy drewnogennych, jak zwał, tak zwał. Ale rozkaz, a tutaj, bo nie mamy... Tak, w sumie myślałem, że teraz ryby nie mamy. A akurat nie będzie problem, utrzymaj poziom w siedliszczu, tak z... Dobra, nawet z 10 ryb niech będzie, żeby zawsze było. No i okej, nowe odkrycie jakieś, super. 7 wiedzy o górze, nie żeby to miało wielkie znaczenie. Może warto byłoby tak jeszcze tylko na wszelki wielki tak to zrobić. Tak i tak, okej. Okay. Czy to jest wystarczająco dużo? Nie, nie jest wystarczająco dużo. No cóż, w takim wypadku proponowałbym zrobić tak. Tak. Tak, żeby jak najmniej, wiecie, wody tutaj zostało.
I tak samo potem tutaj zbiorniczek takiego typu może, czy coś. Potem, jak już to wszystko będzie załatwione, zrobimy dalej tunele w dół, szukając... W ogóle ciekawa strasznie sprawa jest taka, że w sumie nie spodziewałem się tego, powiem szczerze osobiście. Ale bardzo dziwnie łatwo jest tutaj o znalezienie, jak to się nazywa, no właśnie materiałów tych takich. Te posągi kasną sobie no, materiałów, no, raczej znalezisk jakichś takich starożytnych czy coś, różnie to można określić. No tak, spodziewam się, że właśnie takie rzeczy jak srebro, czy te posągi i tak dalej, to będzie wszystko rzadsze tutaj, tak, takie, no jednak nie. Ale dobra, mamy kolejne zadanie wykonane, 9 wiedzy o górze, nie, znaczy więcej, znowu mam 79 wiedzy o górze, no. Dużo dostaję za chyba te odkrycia i różne takie inne, ale... Wow. Wow. Dobra, wiedzę o górze w sumie, co nie jest żaden problem, jeśli się tylko faktycznie buduje i eksploruje. No, z wiedzą o handlu w naszym przypadku będzie bardzo dowa i ciężka. Ale dobra, nie ma co płakać nad tym wszystkim. Może jeszcze będą lepsze czasy kiedyś. To widać, że dźwigarów nie chcą przynieść. Nie wiem czemu. Dźwigar typu miedź, drewno z... ...wędaru. Mam jakieś inne obowiązki ważniejsze niż przeniesienie tego? Proszę bardzo, ale co jest ważniejsze od tego wszystkiego? Ja rozumiem, pisze, że znaleziono tyle i tyle, więc no tak... Zgodnie z logiką, to powinno to wszystko być w takim razie tutaj załatwione. Dobra. Dobra. Może naprawdę mam jakieś swoje priorytety większe, czy coś. Ja tego naprawdę nie rozumiem. O! Udało się jeszcze dać na okazję, żeby kupić u nich więcej rzeczy, to oczywiście to szybko robimy. Może, jeśli priorytet dowód tu będzie lepiej. Ale nie, jak widać, oni wolą stać tutaj w kolejce i czekać, nie wiadomo na co. Po co przynosić to, co proszą? Gary serio? Czy nie? Nie wiem, czy mamy, czy to tylko gra błędnie twierdzi, że są. Składzik też jest cały zapchany. Trzeba będzie kolejny skład zbudować, prawie. Dobra, nawet nie będę czekał z tym. Po prostu w takim wypadku... Jest... Skład jest tutaj, dobra. Stawiamy kolejny skład. Tylko będzie kość. Na szczęście wymaga prawie że nic, więc tak, to jest proste. I patrzcie, rzucili się od razu do roboty. Wszelki wielki spokój. Dwa dźwigary tego typu róbcie. Miedziane blachy. Róbcie, nawet ustawię wam, pilnujcie, żeby zawsze było pięć tego typu blach. Proszę, ogarnijcie naprawdę swoje zlamienie, że tak to nazwę. O, ja proszę tylko naprawdę was o jedną rzecz. Nie o jakąś, nie wiadomo, jak trudną do zrobienia, niemożliwą czy coś, a najprościej w świecie o skończenie tej odlewni. Ale jak widać, to jest za dużo dla niej. Dla tych tempaków. O, dostarczyli, dobra. Tutaj trzymamy to w sumie? Nawet nie wiem. Stwierdzić. Kura licowa i zapięcie. Nie mamy skóry, więc tak, nadal to jeszcze nic nam nie da, ale dobra. I przy okazji, czy coś tutaj się zmieniło? Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie.
No dobra, może poza tym, że teraz nagle ich nie atakują, więc możemy spokojniej kupować rzeczy, jak tylko się pojawią. Ale tak, ponadto nic nowego, więc chyba będziemy musieli na tym zakończyć epizod z takim trochę smutkiem, niesmakiem dla mnie. Że gra nadal jest głupia, zbugowana i inne tego typu rzeczy. Ale póki co tak, jeszcze na zakończenie takie całkowite, definitywne. Poczekamy, może. Może naprawdę, jeśli będziecie chcieć dalej to wszystko mieć, to napiszcie to w komentarzach i tak dalej. A ja wiem, że mam 50 minut, ale celowo chciałem to trochę dłuższe zrobić, żeby może zmienić zdanie. Jeśli naprawdę gra by się okazała lepsza. I cóż, ja to już tak definitywnie, prawdziwie kończę. Mam nadzieję, że właśnie kiedyś jeszcze może powrócimy do Hammertinga w przyjemniejszych okolicznościach. Mniej zbugowanych, mniej irytujących. Co to by było na tyle, jak już powtarzam po raz kolejny. I cóż, no tak, dużo tego cóż. Do zobaczenia w kolejnych epizodach z innych gier. No i trzymajcie się. Hej, hej.